Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Rozmawiamy dzisiaj z księdzem Jerzym Kostorzem, a rozmawiamy przy okazji tego, że m.in. nasz serwis wspólnie z miesięcznikiem Złoty Gołąb Tadeusza Nowaka z Prudnika objął patronatem medialnym lot, który jest organizowany tutaj przez sekcję numer 3 Rzędowice oddziału 0268 Zawadzkie. Więcej o tym locie, kto może wziąć w nim udział, jakiego rodzaju są to nagrody, jak będą szczegóły organizacyjne tego lotu, powie nam kolega Jerzy Kostorz. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Chciałem, nie ukrywam, pochwalić się organizowaniem przez sekcję Rzędowice oddziału Zawadzkie takiego lotu z nagrodami. Dzisiaj tego typu loty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród hodowców. Często jest tak, że kończy się sezon lotami młodymi, zostają jeszcze we wrześniu z dwie niedziele i hodowcy nawet sami na własną rękę coś sobie tam organizują. Żeby wejść naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, postanowiliśmy już po raz drugi z roczną przerwą zorganizować taki rzeczywiście lot z nagrodami. Znalazło się wielu ludzi, takich tak zwanych sponsorów, którzy tę inicjatywę poparli i rzeczywiście, tak jak to zostało określone, będzie to lot z nagrodami, będzie tych nagród rzeczowych bardzo dużo. Jakie to będą nagrody? Na przykład zestaw meblowy za 1500 zł, za 1200 zł, będzie też drewno na przykład na budowę gołębnika. Są sponsorzy tacy jak sklepy dla gołębi typu Gołąb w Schodniej czy sklep pana Waldemara Jaruszowca w Tworogu. Jest też sponsorem takim jednym z głównych firma Prima. Też w czasie wręczenia nagród chcemy zorganizować takie spotkanie z panem Andrzejem Głazikiem, żeby więcej o swoich produktach powiedział, pokazał też ich klasę, ich jakość. Sponsorami są, tak jak już wspomniał tu Krzysztof, jest portal naszegolebie.pl, także czasopismo Złoty Gołąb, to są równocześnie patroni medialni. Tych sponsorów jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Chcę im podziękować, bo widać, że ludzie czują jak gdyby też taką potrzebę wręcz poparcia takiej inicjatywy. Przede wszystkim dobrej zabawy, bo tym się ma kończyć lotowanie, szczególnie też lotowanie gołębiami młodymi. Tym happy endem tych lotów w tym roku ma być taki lot z nagrodami. Wierzę w to, że te nagrody zostaną wygrane przez różnych hodowców. Zaprosiliśmy, żeby to miało sens, do udziału kilka oddziałów, które są ze sobą blisko, są ze sobą niejako powiązane. To jest oddział Ozimek, Strzelce Opolskie, Zawadzkie. To są trzy oddziały okręgu Opole i trzy oddziały sąsiednie okręgu Katowice, a mianowicie Toszek, Tworóg i Pyskowice. Także tutaj taki międzyokręgowy lot gołębi młodych, ale tak jak powiedziałem, zwarte oddziały z odległości średniej 330 km z miejscowości Lukał Ost. Wierzę w to, że będzie dobra pogoda, że będzie dobra zabawa i że ci, którzy wezmą udział w tym locie, będą z niego zadowoleni. Nie tylko ci, którym uda się wygrać pierwsze serie czy pierwsze gołębie, dostaną nagrody, ale także na przykład z listy konkursowej trzy ostatnie gołębie zostaną nagrodzone, czy też wśród tych wszystkich hodowców, którzy wezmą udział w locie, a którzy nie wylosują żadnej nagrody, zostaną rozlosowane potem gołębie do rozpłodu różnych bardzo dobrych hodowców. Także ma to być dobra zabawa, temu to ma służyć, by ten sezon rzeczywiście zakończył się happy endem. Jeszcze powiedzmy, jaki jest koszt uczestnictwa w takim locie? Znaczy, koszt uczestnictwa jest taki, że od gołębia płacimy 5 zł, a seria jest 5-3, więc to jest rzeczywiście niewielki koszt i przy dużej liczbie hodowców jesteśmy w stanie bez problemu pokryć koszty organizacyjne takiego lotu, tudzież część środków przeznaczyć na nagrody. Chcę też podkreślić, że jeżeli rzeczywiście frekwencja dopisze, chcielibyśmy, aby ten lot w tym roku też miał taki wymiar charytatywny i chcielibyśmy część pieniędzy przeznaczyć na jeden z domów dziecka. Jeszcze mam pytanie, czy w latach poprzednich podobne loty były tutaj organizowane u Was? W zeszłym roku była przerwa, 2 lata temu podobnie nasza sekcja Rzędowice organizowała tak zwany lot olimpijski z nagrodami, który rzeczywiście cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło udział wielu hodowców i był to lot na pewno udany. Rozumiem.
Czyli zachęcamy wszystkich hodowców do wzięcia udziału w locie, tylko jeszcze przypomnijmy... Ze wspomnianych oczywiście oddziałów. Ja nie chcę, broń Boże, tego rozszerzać na niewiadomą liczbę oddziałów, bo potem jest to zwyczajnie niesprawiedliwe. Po prostu chodzi o odległości. Tutaj przy tych odległościach, które są między tymi oddziałami, co wspomniał kolega Jerzy, jest to wszystko takie do porównania, natomiast inne oddziały już by po prostu rażąco mogły wpływać położeniem gołębników na wyniki. No, oczywiście, także. Nagrody też będą w tym roku podzielone na tak zwane dwie strefy, czyli ta strefa okręgu opolskiego, trzech oddziałów i trzech oddziałów z okręgu Katowice, gdy chodzi o serię, natomiast gdy chodzi o pierwsze gołębie, pierwszych 10 z listy zostanie nagrodzonych z całości. Przypomnijmy tylko jeszcze, którego dokładnie będzie lot organizowany? Lot z miejscowości Lukał Ost 21 września tego roku. Także kolegów zachęcamy do wzięcia udziału. Koledze Jerzemu dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia bardzo na imprezie, która będzie później po locie zorganizowana. Tak jest, 27 września w restauracji Oaza, która też jest naszym sponsorem. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobry lot. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.